Prace remontowe, mimo że konieczne, bywają uciążliwe. Tak w domu, jak i w przestrzeni miejskiej. Dlatego mieszkańców Lubania ucieszy fakt, że w tym roku zakończy się jedna z największych inwestycji drogowych. Ten rok to również finał modernizacji obiektów sportowych. Co ciekawe, na wygląd zewnętrzny jednego z nich wpływ będzie miała lubańska młodzież. W dzisiejszym wideoinformatorze powiemy o przebudowie ulic Jeleniogórskiej, Głównej i Kolejowej oraz wynikach konkursu Wszyscy jesteśmy sportowcami. W połowie ubiegłego roku została podpisana umowa na realizację jednej z największych inwestycji drogowych w historii Lubania, czyli modernizację ulic Głównej, Kolejowej i Jeleniogórskiej. Wartość całego zadania to prawie 12,5 miliona złotych, a wykonane do tej pory prace opiewają na około 6,5 miliona złotych, z czego 2/3 stanowi dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wykonana została już ulica Kolejowa wraz z pracami, które miały być wykonane wewnątrz tej ulicy, czyli z wodociągowaniem i ze skanalizowaniem tej ulicy oraz wykonaniem odwodnienia deszczowego. Została wykonana już ulica Jeleniogórska. Teraz firma, która realizuje to zadanie, przechodzi na ulicę Główną. Aby remont był kompletny, położenie nawierzchni poprzedzają prace związane z wymianą sieci wodociągowej i gazowej. Tak jak w całym mieście, modernizowane jest również oświetlenie drogowe. Finalizacja inwestycji przewidziana jest na wrzesień bieżącego roku. Termin jak najbardziej realny, zaangażowanie firmy lokalnej, co cieszy, też bardzo mocne, a zatem wierzę w to, że jeszcze jesienią tego roku będziemy mogli spokojnie i chodzić, i jeździć po zupełnie nowych drogach. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszony został konkurs plastyczny Wszyscy jesteśmy sportowcami. Zadaniem uczestników było wykonanie projektu murali, które znajdą się na ścianie frontowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W kategorii klas 7 i 8 szkół podstawowych nagrodę główną komisja konkursowa przyznała Katarzynie Rozłuckiej ze szkoły podstawowej nr 3. Ta praca ma przekazać to, że każdy może być sportowcem. Bez względu na to, jak wygląda, czy ma niepełnosprawność, czy nie, jakie jest płci, jaki kolor ma skóry, jaki ma wzrost też. W kategorii szkół ponadpodstawowych nagrodę główną przyznano Martynie Leszczyńskiej z zespołu szkół ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza. Się bardzo cieszę, bardzo lubię wygrywać i takie fajne nagrody dostawać. Fajnie, bo w Empiku też lubię zakupy robić, to się cieszę bardzo z tego bonu. Nagrody rzeczywiście były atrakcyjne. Zwyciężczynie otrzymały bon do Empiku o wartości 400 zł. Bony o wartości 200 zł otrzymali także uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienia. Doceniona została również praca opiekunek. Okazuje się jednak, że największą zachętą był całkiem inny aspekt konkursu. To, że ich prace nie są gdzieś, nie wiem, później oddawane do archiwum, sprzedawane, bo to też różnie, mogą stanowić część, nie wiem, miasta bądź obiektu, który no, jest im bliski. No chyba było dla nich największą motywacją, że ich elementy pracy mogą właśnie znaleźć odzwierciedlenie na długi, długi czas. Bardzo dziękujemy za tak liczny odzew na nasze zaproszenie. I cieszymy się, że mamy też wśród naszej społeczności tylu artystów.